Czy jesteście gotowi? Nie słyszę! Dzisiaj, moi kochani, jako pierwsi w Polsce kupimy wszystkie posiłki mocy. Będziemy kupowali je tak długo, aż odblokujemy wszystkie 21 wzmocnień. Więc dołącz w tym momencie do elitarnego klubu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, i kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj. Wtedy będziesz na bieżąco z moją twórczością. Witam was w Bikini Dolnym! Ja witam was, moi kochani, w nowym sezonie. Sezonie, który będzie naprawdę zwariowany. Tak prezentuje się skin SpongeBoba El Primo. Jest przeolbrzymi, jeżeli chodzi o lobby, ale nie dzisiaj o skinach będziemy rozmawiali. Ale o co chodzi w aktualizacji ze SpongeBobem? Wygrywaj bitwy, tryby z modyfikatorem SpongeBoba dają krabową forsę za pierwsze zwycięstwo dnia, więc już wiemy, jak zarabiać. Zajrzyj do sklepu, odbierz darmową codzienną wypłatę i zobacz, co jeszcze możesz zgarnąć. Okej, pod tłustym krabem odkrywaj codziennie nowe oferty, by zgarnąć za darmo krabową forsę. No dobra, wszystko kumamy. Z pewnością, jak zauważyliście, w lewym dolnym rogu mamy nową ikonę, a mianowicie jest to restauracja pana Kraba pod tłustym krabem. Kliknijmy sobie i pod tłustym krabem mamy do odblokowania przeróżne oferty. Kliknijmy sobie super ofertę, za którą dostaniemy kasę. Tutaj też kasa, mega oferta, nowa oferta. Wow, wow, wow. Co nam się tutaj odblokowywuje? Coś pięknego. Naszym zadaniem dzisiaj, moi drodzy państwo, jest odblokowanie wszystkich. Wszystkich nowych, jak to się nazywa? Wzmocnienie, to się nazywa wzmocnienie. Kraboburger krąży wokół ciebie jak tarcza. Po zniszczeniu daje krótki czas zwiększoną odporność na obrażenia. Działa na... Czołg zadymiarzy znajduje się w posiłkach mocy. Sprawdź zestawy. Okej, sprawdźmy sobie zestawy. Tak wyglądają zestawy, więc sobie dzisiaj te wszystkie zestawy odblokujemy. W ostatnim odcinku nie powiedziałem wam, jak odblokować za darmo SpongeBoba. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie członkami jakiegoś klubu. Na przykład możecie do mojego dołączyć. W tym momencie wam się wyświetla mój hashtag i weźmiecie czynny udział w trybie podobnym do Mega Świni. Tylko że w tym przypadku zamiast monet zbieramy kasę pana Kraba. We wczorajszym odcinku mogliście zgarnąć nowy karnet zadymiarski, w którym do zdobycia jest Skalmar Mortis. Ta osoba wygrywa, gratuluję, odezwij się na mój e-mail. Dzisiaj też ten kozacki karnet możecie zgarnąć. Wystarczy, że w sklepie z przedmiotami macie aktywny kod Farel, a w komentarzu napiszecie: biorę udział w konkursie. Wyniki ogłoszę jutro, za wszystkich mocno trzymam kciuki, a teraz lecimy dalej. No to teraz my lecimy z openingiem posiłków mocy. Kupujemy. Trochę gemów musimy dokupić i lecimy. Pierwszy poziom z szpatuły od razu wypadł. Kozacko, jaki fajny SpongeBob. Szpatuła pojawia się od czasu do czasu, gdy wrogowie mają mało punktów życia. Twoje ataki od razu ich wykończą i dają ci tymczasową niewidzialność, jeśli masz szpatułę. Wzmocnienie zabójcy, czyli możemy je używać w Mortisie, Kruku, Leonie, Edgarze, Stew, Bazie i tak dalej, i tak dalej. No dobra, szpatuła będzie też dostępna tylko i wyłącznie w trybach ze SpongeBobem. No to teraz lecimy z drugą ofertą dnia. Możemy kupić za klejnoty? Oczywiście, że tak. No to jazda. O proszę! Ananasowy Buzzgrow. Po krótkim czasie odnawiania twoje podstawowe ataki zrzucają z nieba zadające obrażenia ananas. Okej. Te wzmocnienie mogą używać tylko postacie, które czymś rzucają. Dynamite, Tick, Kiełek i tak dalej. Jak widzicie, na naszej tablicy mamy odblokowaną szpatułę poziom pierwszy oraz ananasa, więc lecimy z kolejnym openingiem. Oczywiście kupujemy za gemy. Klopsiki, let's go! Trafienie wroga daje pomyjowego klopsika, powodując, że przez krótki czas pociski lecą do celu. Czyli co to jest? Autonamierzanie? Brzmi mega ciekawie. Czas na kolejną ofertę za 195 gemów i uwaga! Let's go! Napój wodorostowy! Otacza cię stała strefa leczenia. I mogą go używać postacie, które leczą. Kolejna paczuszka, let's go! I o, bańka! Twój podstawowy atak zostawia ślad baniek zadające obrażenia wrogom, którzy przez nie przejdą. Jest to wzmocnienie dla mistrzów kontroli, takich jak Jesse, Bo, Penny, Jean, Sandy, o kurcze, Ems. Mega ciekawa ekipa! Niezły bombelek. Otwieramy kolejny posiłek, let's go i za 16 klejnotów taniocha! O, jest ją! Kraboburger! Kraboburger krąży wokół ciebie jak tarcza. Po zniszczeniu daje krótki czas zwiększoną odporność na obrażenia, wzmocnienie czołgu, czyli Bull, El Primo, Daryl, Frank, Rosa i tak dalej. Udało nam się odblokować 6 z 7 wzmocnień na poziomie pierwszym. Został nam tylko magiczna flet. Czyli można powiedzieć, gdyby się uprzeć, to za gemy możemy kupić sobie 2, 4, 6 ofert pierwszego dnia i odblokować 6 nowych wzmocnień. Wtedy gierka na pewno będzie o wiele, wiele ciekawsza. Moi kochani, odblokowałem już wszystkie poziomy wzmocnień. I teraz sobie je przeanalizujemy i oczywiście przetestujemy na najmocniejszym poziomie, rozgrywając każdym wzmocnieniem mecz.
Zacznijmy od początku, czyli od krabo-burgerów. Krabo-burger krąży wokół ciebie jak tarcza. Po zniszczeniu daje na krótki czas zwiększoną odporność na obrażenia. Na poziomie drugim dodatkowo zwiększa prędkość ruchu, a na poziomie trzecim zwiększa prędkość ruchu oraz ładuje super atak. Dobrze, wokół mnie pojawił się pierwszy burgerek. Teraz drugi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O kurczę, po 8 sekundach pojawia się trzeci burgerek. Dobra, sprawdźmy. Jak zniszczy mi pierwszego burgerka, dostałem tarczę, która redukuje obrażenia do 150 z 500. Nieźle. Teraz niech mi zbije drugiego burgerka. No, zbij, traf w niego. Okej. Dostałem cały super atak, widzieliście to? Ulti mi całe wskoczyło, ale czad. I uwaga, trzeci burgerek, no, dawaj. On jest za wolny ten bot. Tarcza, burgerek i teraz będzie prędkość ruchu. Tak, szybciej biegamy. No dobra, bardzo ciekawe rozszerzenie. Lecimy z kolejnym. No to moi kochani, czas przetestować szpatułkę Lux, czyli szpatuła pojawia się od czasu do czasu, gdy wrogowie mają mało punktów życia. Twoje ataki od razu w nich wkraczają i dają ci tymczasową niewidzialność, jeśli masz szpatułkę. O kurczę, po pokonaniu wroga zyskujesz też zwiększoną prędkość i niewidzialność. Jesteśmy szybcy, niewidzialni, jeszcze zabijamy na hita? Gdy wrogowie mają mało punktów życia? Brzmi jak jakiś absurd, ale przetestujmy. Gramy tryb duo, kochani. Wokół mnie kręci się szpatuła. No i zobaczymy, jak działa to nowe urządzenie. Musimy sprawić, żeby postać, przeciwnik, miał bardzo mało HP. Wtedy jesteśmy w stanie go dobić na hita. No ciekawe, czy tak będzie. Dobra. Okej. Ojoj, tam dwie postacie, cofnijmy się. Dobra, dostała i dostała szpatułą od razu. Nie wiem, czy widzieliście, bo Edgar ma troszeczkę za szybkie te ataki. Uciekam. Ała, co jest? Ta Bibi jest dobra. Dobra, postaramy się jeszcze raz ją pacnąć. Wokół mnie pojawiła się znowu szpatuła. Uwaga, patrzcie teraz. Bomba. Czyli rozumiem, jak postać ma bardzo mało HP, wokół nie pojawia się szpatuła, a szpatuła się pojawia raz na 20 sekund, czy około 25, uwaga, zaraz się pojawi, 3, 2, 1 i mamy szpatułę, czy nie? Jest szpatuła. Teraz musimy oponenta delikatnie, rzecz mówiąc, obić i możemy go właśnie na hita zdjąć, tutaj było idealnie to widać. Drugi strzał był za ponad 4000, coś pięknego. Szpatułę trzeba koniecznie odblokować. Shake wodorostowy. Otacza cię stała strefa leczenia. Leczenie sojuszników ładuje twój super atak. Użycie super ataku tworzy kostkę mocy. Oczywiście na poziomie trzecim. Weźmy sobie do tego może oko. Tak wygląda, moi kochani, strefa leczenia, którą mogę leczyć swoich sojuszników. Zobaczymy, po ile ich leczę. Po 300 i to całkiem z niezłą intensywnością. Idziemy na save, wariaty! Chodźcie! Jeszcze do tego, jakbyśmy dodali gadżet oraz leczenie poko przy pomocy strzału, to oni są, kurczę, nieśmiertelni. Spójrz na to, 700, 300, 700. Wow! Idziemy, Nita! Rozwalić ten safe, let's go. Dobra, leczy się, jeszcze dorzucimy gadżet. O 700. Bi, i dawaj ulti. Dawaj ulti, jest i niedźwiadek, dobra. Niedźwiedzia się niestety nie leczy. Zobaczcie, przecież Nita jest nie do pokonania. Zwycięstwo, łatwo. Mega przydatne rozszerzenie. Będzie kupowane. Wzmocnienie czwarte. Żyrafowa bańka. Tutaj mamy gąsienicową bańkę i zwykłą bańkę. Ostatnia bańka sprawia, że twój atak zostawia ślad baniek zadających obrażenia wrogom. Na końcu śladu eksplozja uwalnia jeszcze więcej baniek. Okej. Sporo postaci może używać baniek, więc fajnie. Weźmiemy sobie Gale'a. Dobra, strzelmy sobie teraz do przodu i uwaga, poleciały bańki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baniek, no dobra. I teraz uderzmy w bota, miał 50 tysięcy życia i prawie mu zbiliśmy do 76, i tak spory damage. Zróbmy to może jeszcze jakoś tak, okej, 300, mega szybko można zadać sporą ilość damage'a. Jest to jedno z lepszych wzmocnień. Jak przetestuję wszystkie wzmocnienia, to powiem wam, na jakiej postaci najlepiej ono siada. Albo nagram wam w ogóle z tego cały odcinek. Lecimy z pomyjowymi klopsikami. Poziom drugi to kubeł pomyj, a trzeci poziom to zakąska. Trafienie wroga daje pomyjowego klopsika, powodując, że pociski lecą do celu, zwiększają twoją szybkość ruchu i dają leczenie na krótki czas. Ciekawe! No ja bym zagrał tutaj ośmiobitowcem. No to let's go! Musimy pierw kogoś pokonać. Uwaga! Pokonujemy bota. Poczekajmy. O! Dostaliśmy teraz klopsika. Uwaga, patrzcie! Moje strzały trafiają w cel! O! Przez chwilę działało. Jeszcze raz. Uwaga i strzelam. Let's go!
Dosłownie, skręcają! Ale jaja. Dobra, ale postarajmy się strzelić jakoś z zawinkla mocniej. Dobra, pokonamy tego tam daleko. I teraz. Woo! 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 Co jest? Mega fajny bajer. Zwłaszcza na 8-bitowcu. Czas zacząć się bać, moi drodzy nubków. Niestety. Magiczna flet. A nie, przepraszam. Klarnet mechaniczny. Drugi poziom to klarnet klasyczny. A trzeci to elegancki klarnet. Z Kalmara. Czujesz muzykę w duszy? Strzela wzmocnionymi pociskami częściej? Przeszywając wrogów i zadając im większe obrażenia. Dobra, tutaj mamy później co? Na dwójce nie ma opisu. Na pierwszym też nie ma opisu. XD. Nie wiem dlaczego. No to weźmy sobie oczywiście kogo? Piper. Dobra, wokół mnie pojawiły się jakieś dziwne nutki. Strzelam. 4400. A normalnie po 2300. Okej. Okay. Sprawdźmy teraz, jak częściej strzelamy. Raz, dwa, trzy. Ej, całkiem szybko te naboje lecą. Fajnie. Ale czy mogę strzelić przez ścianę? Uwaga. Tak! Rozwalamy ściany, a żelazne też rozwalimy. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Go! No niestety, żelazna ściana nas nie puszcza. Ale sprawdźmy teraz, czy rozwalimy więcej niż jedną ścianę. Boom! Ha! Wszystkie rozwalone. Coś pięknego. Mega mocne rozszerzenie. To z ananasa pod wodą ma dom. Oczywiście, że SpongeBob. Poziom pierwszy ananasowy Buzzgrow, poziom drugi nocny ananas, poziom trzeci ananas. Po krótkim czasie odnowienia twoje podstawowe ataki zrzucają z nieba ananasa za każdym razem, rozumiecie? Który rani wrogów, tworzy obszar zadający obrażenia wrogom, którzy na niego wejdą i wybucha, rozsypując raniące kawałki ananasa. Co jest? To brzmi jak jakaś bajka. Coś mi się wydaje, to będzie mega mocne. Wybieramy Barleya. No to sprawdźmy. Co tutaj się wydarzy, moi drodzy? Rzucamy na początku normalnie, leci. Bum. O! I spadł ananas. Za każdym razem to się dzieje? Nie gadajcie, za każdym razem spada na nich chata. Dobra, prawie że za każdym razem. Okej, widzowie, on ma 100 tysięcy życia. Leci ananas, spójrzcie na to. Let's go! 1600 plus 4300 i jeszcze... Aha, ogień to był od Barleya. Spam, raz, dwa, trzy. I co? Myślałem, że polecą trzy z rzędu, ale faktycznie spadł tylko jeden. Mega mocne! Nalot ananasowy z nieba. Coś pięknego. Wszystkie wyposażenia przetestowane, odblokowane, a ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, bo do zgarnięcia macie nowy karnet bojowy. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 5000 łapek, to w jutrzejszym odcinku też rozdam dla was karnecik. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się za dymiarze. Pa, pa!